W studiu poranka nasz gość Mariusz Szczygieł, dziennikarz, pisarz, reportażysta. Dzień dobry. dzień dobry. Właśnie ukazuje się wznowienie pańskiego zbioru. Reportaży, mini-opowieści, kaprysik, damskie historie. Damskie, tak. No. Od razu zastrzeżmy się na początku, nie będziemy tych historii streszczać, bo no, one mają swoją dramaturgię i czasami nawet są w nich suspensy pewne, więc byśmy odebrali przyjemność czytelnikom z lektury, gdybyśmy wszystko zdradzili od samego początku. Ja jestem ciekaw, jak pan na te nie... Bo to są niezwykłe historie, chociaż czasami wydawałoby się zwykłych kobiet. Bo często zwyczajne moje bohaterki są, prawda? Na, nawet Zupełnie. byśmy powiedzieli, że tak banalnie zwyczajne. Mam tylko jedną piosenkarkę, jedną aktorkę, aktorkę tak. ale pozostałe to są tak. Dwie absolwentki politechniki, panie inżynier, potem jest sekretarka z Krakowa, potem jest stomatolog z małego miasteczka Bocieniec, potem jest. Yy... Żona rektora AGH w Krakowie, pani inżynier. No, nie są to kobiety, które prawda, trafiłyby z jakichś powodów, znaczy nigdy nie trafiły na pierwszą stronę jakiejś gazety, prawda, albo o których by się mówiło. No właśnie, nawet mam takie wrażenie, że im pozornie zwyczajniejszy wydawałby się życiorys bohaterki, tym bardziej niezwykłą historię pan o niej opowiada. Czy też ta historia w pewnym sensie sama pana odnajduje, no jak ta tak karteczka w kawiarni, nowy świat. I może, może tyle na ten temat, na temat tej konkretnej historii. Rze, rzeczywiście, tam może tak trafić na takie niezwykłe historie, nie szukając specjalnie, nie prowadząc reserczu. Może poszukiwań. powiem tak, że ja bardzo często interesuję się historiami, które z pozoru są w ogóle jakieś takie banalne i zwyczajne, ale wydaje mi się, że za nimi coś się kryje. I, 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 i może przez to, że Um, then Ten banał, no banał szczególny, powiedzmy, jakoś mnie interesuje. To potem w nagrodę, jak to by powiedziała Hanna Kral, w nagrodę wielki scenarzysta podsuwa mi coś takiego jak, prawda, kartka w kawiarni Nowy Świat z nazwiskami 20 kobiet i z ich adresami. Kartka z lat 50., bo się zorientowałem, że tam jest napisane Aleja Stalina, a nie ma już takiej alei. No i, i idę tropem tej kartki. To jest taka nagroda za zainteresowanie się takimi historiami, które nie są aż tak spektakularne. Bo powiedzmy, dwie panie, właśnie te absolwentki Politechniki, przez 52 lata piszą do siebie listy. Są przyjaciółkami, ale korespondencyjnymi, bo przez ten czas spotykały się może osobiście dwa razy, a mieszkały 30 kilometrów od siebie. Te listy były dla nich czymś w rodzaju, nie wiem, spowiedzi, znaczy ta, ta druga była jakimś rodzaju księdza albo psychoterapeuty i e, no, dają mi te listy do przejrzenia, właściwie w prezencie, i mówią: Proszę sprawdzić, czy z naszego życia da się napisać, napisać coś, co będzie fascynujące. A to życie było po prostu naprawdę bardzo, bardzo zwyczajne. Tyle, że reporter powinien, moim zdaniem, znaleźć coś, co, jakby to powiedzieć czasami u niektórych malarzy się widzi, że jakiś kolor dominuje, prawda? Albo coś oni specjalnie malują grubszą kreską. I ja właśnie w, w czymś takim, co czasami jest niewyględne, znajduję ten jeden specyficzny kolor dominujący. Ktoś może inny nie widzieć tego koloru w ogóle, ale ja go właśnie widzę. I kiedy się okazało, wie pan, że jedna to była tęcia i chęcia, tak do siebie pisały. Moja tęciu, moja chęciu. I kiedyś się okazało, że pani tęcia jest niezwykle pogodną osobą i optymistyczną i zawsze widzi dobre strony. To pani chęcia widzi zawsze negatywne strony i ciągle tam się skarży w tych listach, że yy, najpierw buduje sobie dom w bielsku białej, wymarzony, ale potem ten dom ma, już nie pamiętam, w tej chwili 18 czy też 36 okien i ona i ciągle te okna są brudne, ona ciągle musi. Yy, ciągle perspektywa mycia okien ją przeraża i, yy, i właśnie. I w, i w tych z pozoru zwyczajnych listach znalazłem różnicę charakterów. I ta różnica charakterów to był dla mnie ten... To jest jakieś napięcie. Tak, ten wyrazisty kolor właśnie. Te, to już to napięcie się tworzy. No wiadomo, że jak się opisuje wojnę, czy jakieś tragedie, to, to siłą rzeczy w tym reportażu to napięcie jest. A jak nie ma czegoś takiego, to trzeba... Ten autor musi to, taką, tak, musi to... Codzienność, taką musi opisuć. to wydobyć. I ja czytałem te listy, przepisywałem ich fragmenty i takie komponowałem, żeby one się właśnie zderzały. te. Ten pesimizm z tym optymizmem. I no to tylko dam taki przykładzik. Jedna z nich pisze, właśnie Tęcia pisze do Chęci. Tęciu, rozejrzyj się, jaka wokół piękna wiosna. A Chęcia odpisuje, no i co z tego Tęciu, kiedy za chwilę znowu będzie jesień. No, to jest taka też historia o tym, że, że wie pan, że jesteśmy trochę niewolnikami swoich cech charakteru, swojego usposobienia i że bardzo ciężko jest się z tego, z tego wydobyć. Myślę, że Także... no, to też piękna historia, Aha. czemu służy przyjaźń, może nawet tak. taka. Tak. chociaż może dzisiaj coraz bardziej yy, zwyczajna, taka korespondencyjna dzięki nowoczesnym technologiom, nowoczesnym mediom. Podejrzewam, że takich więzi międzyludzkich realizowanych za pośrednictwem różnych komunikatorów jest coraz więcej. A wie pan, że ja mam czasami wrażenie, że często te. Te, te relacje przy pomocy właśnie listów, tak jak te panie, one potem na SMS-y przeszły, czy teraz, prawda, Messenger, czy jakieś inne formy, że one często są bardziej zażyłe i głębsze, niż niektóre relacje, relacje które mamy takie teraz osobiste. Tak. I wie pan, ja sam się łapię na tym, że mam kilka takich przyjaźni messengerowych, takich facebookowych i że wieczorem ja pochodzę późno spać, tak około drugiej, trzeciej i że około północy ja dopiero mam taki moment, że tak, jakieś refleksje mnie nachodzą, mogę się skupić na czymś. I jest kilka osób na tym Messengerze wtedy, z którymi ja mogę wymienić myśli. I naprawdę z kilkoma moimi czytelnikami się zaprzyjaźniłem w ten sposób, że żeśmy zaczęli rozmawiać i nie, nie widujemy się prawie w ogóle, ale dość głębokie są to relacje. Można się zdobyć na jakąś otwartość w tak, tego typu. Wie pan, relacji? że tak, i ja nie jestem tym typem, który by, ym, prawda, od czci i wiary odsądzał yy, te, te nowe formy komunikowania się, bo tak jak mówię, bardzo zażyła była przyjaźń między moimi bohaterkami, to jest ten rozdział serial na dwa długopisy, a rzadko się rzadko się, się widywały. Ale powracając do warsztatu reportera, na czym polega właśnie tajemnica odkrycia tych barw? No bo powiedział pan, nie każdy je widzi. To jest no, jakiś dar, rodzaj intuicji. Wie pan, jak ja bym powiedział, że ja mam jakiś dar, wypracować? to byłoby to jakieś nie w porządku wobec tego wielkiego scenarzysty. Ja wprawdzie jestem <laughs> niewierzący, ale, ale, ale jakoś ja nie wiem, czy to dar, czy nie dar. Po prostu kiedy ja ten materiał zbiorę, kiedy rozmawiam, już porozmawiam z tymi moimi bohaterami czy też bohaterkami, bo to akurat są damskie historie, kaprysik, jak już porozmawiam, to mam to wszystko spisane. Najczęściej spisane, chyba że w Czechach zbieram materiał, to wtedy nagrywam, bo się boję, że w przy, przy notowaniu, jak to jest obcy Ja mówię po czesku, ale jak to jest obcy język, że coś mi się tam, prawda, źle, że tak powiem, coś przełoży. Umknie. Tak, coś umknie, więc wolę nagrywać, ale jak mam już to spisane, albo spisane z nagrania, to wtedy to sobie tak rozkładam na stole te notatki, tak na takich wielkich płachtach, i tak trochę się zachowuję jak taka gospodyni, czy taki cukiernik, taka kucharka, co ma różne ingrediencje, i tak gospodarka, Materiałem. I wtedy, ja, żeby coś było ciekawsze, to mówię tak: Aha, dobrze, to z tego nie wezmę całości, tylko uszczknę troszeczkę, z tego troszeczkę, jak to zestawię, to to będzie. O, 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 to da fajny efekt. I to po prostu polega na gospodarowa, umiejętnym gospodarowaniu materiałem, który się zbierze. Z tym, że oczywiście, potem, jak się już to napisze, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie: Słuchaj, panie Szczygieł, panie Szczygle, czy to jest uczciwy tekst, znaczy, bo wiadomo, że jak się, jak się właśnie tak gospodaruje tym materiałem, to można przekłamać, można no coś, no po prostu ten obraz może być fałszywy. W związku z tym ja sam sobie zadaję pytanie, czy to jest zgodne z tym, co chciały powiedzieć moje bohaterki, z ich intencjami i powiem panu też szczerze, że robię rzecz, której nie robią często dziennikarze czy, czy też reporterzy. Na przykład jak mam co tydzień w dużym formacie ten cykl Szczygieł poluje naprawdę, ten, ten mój projekt prawda, że to ja Każdemu, kto występuje w moim tekście, daję go do przeczytania w całości. Nie tylko, że wypowiedź, ale wysyłam i mówię: proszę powiedzieć, czy to jest ok, czy wszystko się panu podoba, pani. Wydaje mi się, że to jest w porządku wobec bohaterów. Ale spotyka tylko? się pan z odmowami? Na przykład, że musiał e, musi pan się wycofywać e, z publikowania? Czasami się zdarza, że ktoś inaczej sobie wyobrażał, jak to będzie napisane i ja go przekonuję, że ten mój sposób e. jest właściwy. Czasami ktoś prosi, żeby zmienić jakieś słowo. Zmieniam, wie pan, polszczyzna ma tyle pięknych słów, że zmieniam słowo na inne, czasami to jest nawet z, 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 dla dobra tekstu. Ale raz się zdarzyło na przykład, że pani, która podeszła do mnie na spotkaniu autorskim i powiedziała, że nie udało jej się dostać do szkoły pewnej i te pieniądze, które miała na tę szkołę wydała na traktor. Usiadła i powiedziała, cholera, chyba traktor kupię. I kupiła traktor i została rolniczką. I ja mówię, no to świetna historia do, tej moje, do mojego projektu, prawda? to, Do jakiej prawdy pani doszła, kupując ten traktor? E, napisałem to i co się okazało, że mm, moja rozmówczyni stwierdziła, że y, wszystko jest tak, jak mówiła, ale że nie ma w tym tekście tego jakby tej idei, tego ducha, tej, te, 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 tego, co chciała mi przekazać. Ja mówię dobrze jestem otwarty, bardzo proszę proszę to poprawić i co tam możemy? A nie to, ja nie wiem, jak tego ducha tam wlać, to nie, nie, nie. No i mówi to może by pan tego nie drukował, a ja mówię wie Pani tylko, że to jest moja praca. Ja nie mam jutro, rano, mam oddać tekst do dużego formatu. nie mam, nie mam nic na jutro. To już jest takie I branie na litość. No trochę na litość, ale zaproponowałem tak, że mówię tak, wobec tego zmieńmy Pani imię, zmienimy miejscowość, historia będzie mm -hmm. prawdziwa, bo Pani sama mówi, że to jest, że no, to są Pani słowa, tylko jakby brakło tej idei. I, I zgodziła się. Także ja miałem tekst. Pani nie była niezadowolona, że ktoś ją tam jakoś rozpozna, bo żeśmy zmienili te szczegóły. No czasami się tak zdarza. To znaczy, ja prawda, jestem reporterem 30, ponad 30 lat i nie uważam, żebym prawda, pozjadał wszystkie rozumy. I ja przyjmuję to, że ktoś mówi, że to nie jest takie, jak sobie wyobrażałem. Ale też musimy pamiętać, że inaczej my widzimy siebie, a inaczej widzi nas ktoś. Czyli, prawda, reporter może nas zobaczyć zupełnie inaczej i usłyszeć też. Przecież już sam proces słuchania jest przetwarzaniem, prawda? No trochę jak w tej przyjaźni tych pań. Tak, temu tak? Tak, to może tak, służyć. Tak, I, no i tak czasami bywa, ale ja pokazuję te teksty, ponieważ uważam, że to są moje. Yy, że to są takie prezenty dla mnie z życia tych ludzi. Więc jak ktoś mi daje prezent, to ja nie chcę tego prezentu tak, yy, wie pan, użyć potem jakoś. Przeciwko, nie przeciwko. właśnie, właśnie. Mm -hmm. Więc ja wolę, wolę pokazać. To czasami dłużej trwa, trochę musimy podyskutować, no. ale no ale tak bywa. Ale taki zbiór, jak ten kaprysik, to jest na no pewien zapis sukcesów reportera. Ma pan początku. Dlaczego tutaj... Pan tak uważa? No bo to są takie historie, A, na które pan szczęśliwie trafił, podało no tak, tak. się udało, udało jakoś... za nimi i okazało się, że coś za tym banałem no tak, tak, kryje się tak. ciekawego, no i jeszcze udało się je przelać na papier i wydać w formie książki. No tak, A ma pan poczucie, że były jakieś takie historie, których pan nie, nie, nie docenił, zawiodła pana intuicja, gdzieś je pan porzucił. Czy w ogóle można się dowiedzieć, że coś takiego, taką stratę pewnego rodzaju się przeżyło? Powiem i... tak, że jak ja już się zawezmę, to, pan, bo to, to... wyciśnie pan ze tak, wszystkiego. To wynika z tego właśnie, że. Mam jakąś taką cechę charakteru, że jak już, jak już zacznę, to nie lubię odpuścić. To mi jest potem przykro, że ta osoba tyle mm -hmm. mi poświęciła czasu, a ja nic z tego nie, nie umiem zrobić. Więc wtedy, do, jakby, pytam jeszcze, jeszcze dłużej, przyjeżdżam jeszcze raz, dzwonię, jakby, żeby jednak znaleźć w tym coś, co. co no Będzie ciekawy, i Wam to tak z wady zaletę. Miałem taką. Jeszcze mamy chwilkę, mogę powiedzieć, proszę tak. bardzo. Na przykład była taka historia, że pewna pani, ona już nie żyje, chorowała na nowotwór i opowiedziała mi, że w szpitalu, gdzie miała operację, lekarze byli tacy bezduszni i traktowali, no zresztą w ogóle czuła się bardzo tam jakoś taka uprzedmiotowiona i anonimowa, i znalazł się jeden lekarz, i to był lekarz, który był radiologiem, który ją spotkał. Siedzącą na korytarzu wieczorem, spytał, co jej się będzie działo, mówił, że jutro ma operację, a on jej powiedział takie zdanie: Proszę się nie martwić, wszystko będzie dobrze, ja panią o tym zapewniam. Tak jej to powiedział. I ta pani do mnie napisała: Czy ja mógłbym znaleźć tego lekarza? Ona mhm. mi poda nazwisko i zapytać go o jego życiową prawdę do tej mojej rubryki właśnie mm -hmm. w dużym formacie, że ją by strasznie ciekawiło, jaką on ma prawdę, bo on jej tak, tak ją postawił na nogi, że ona właściwie miała spokojną noc. Taki to był mój anioł stróż. Ja go odnalazłem, tego lekarza, to był lekarz z Poznania, młodziutki dosyć, który akurat był na, przyjechał do Warszawy na jakiś kongres, spotkaliśmy się w kawiarni i ja mu o tym mówię, że właśnie ta pani nigdy mu tego nie zapomni, a on mówi... Przepraszam pana, ale ja nie pamiętam nawet tej sytuacji. Czyli, a ja sobie wyobraziłem, że ta pierwsza część tego tekstu to będzie jej opowieść o mnie, Aniele Stróżu, a potem on mi właśnie powie, do jakiej prawdy on doszedł prawda na studiach albo w ramach praktyki lekarskiej, a on mówi, ja nawet nie pamiętam tej sytuacji. Ja mówię, a to nie szkodzi, ale może mi Pan chociaż powie, jaką Pan ma prawdę? A on mówi: Ja do żadnej jeszcze nie doszedłem, ja dopiero jestem od kilku lat lekarzem. Mogę Panu powiedzieć prawdę mojego taty który jest lekarzem, bo swoje jeszcze nie mam. Mhm. I to był taki moment, kiedy pomyślałem sobie: Holender, no nie mam tekstu po prostu, no nie mam tekstu, nie mam tekstu, ale. A terminy gonią. A terminy gonią, ale wie pan, potem sobie myślę nie. Przecież masz taką ograniczoną objętość, bo te moje prawdy są na 3600 znaków zawsze. I. i zrób z wady zaletę. To właśnie będzie idealnie, i teraz tak, po, postanowiłem, że o teraz już zdradzam warsztat, że to, co mi powiedziała ta pani, ja napiszę właśnie z taką emfazą, z takim, jakby żeby rozbudzić oczekiwania czytelnika, że mm -hmm. oto ten wspaniały lekarz, zaraz nam powie tę swoją prawdę. A tu się okazuje, że on ani tego nie pamięta, ani nie ma tej prawdy, że to będzie takie wypuszczenie powietrza z tego, z tego bale, balonika jej oczekiwań. Ale oczywiście, gdybym, gdybym się zraził na początku, ten powiedział, droga pani, no nie ma żadnego tekstu, bo ten pan nie dał mi żadnej płenty". A ja właśnie się nauczyłem, że z wady trzeba robić zaletę. Czyli właśnie to, że nie ma płęty, może być też płętą I nawet to może nawet bardziej dać do myślenia. Kaprysik damskie historie. Czy miał pan jakąś taką ambicję, zbierając te teksty, żeby. Coś, co można nazwać obrazem kobiety, przedstawić w tej książce? Nie miałem, ale potem się okazało, całość? że to się tak złożyło na taki mm -hmm. obraz, chyba, że w naszej rzeczywistości panie bardzo często żyją swoim życiem. Ono może być nawet szczęśliwe, ono może być nawet bardzo poukładane, ale zawsze, prawie zawsze, mają, jakby to powiedzieć taką. Marzą o czymś jeszcze, coś by jeszcze chciały, coś by się mogło wydarzyć. I często nie wiedzą, co to jest. Wcale nie chodzi o to, że to kobieta, która marzy o romansie poza małżeńskim. Nie, 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 nie. To, znaczy, to też tak może być, ale że y, żyję sobie, jestem spełniona, ale. ale... Coś by, coś by mogło, jakaś super, super nowa jakaś mogłaby wybuchnąć w jakiejś postaci. Wiesz, gdzieś skrywają tajemnicę, która tak, może być też nie rozpoznana przez najbliższy. Nawet przez nie same może być nie mm -hmm. rozpoznana ta tajemnica. To jest to, co moja przyjaciółka, aktorka Zofia Czerwińska, ma takie powiedzenie, genialne zdanie o, o naszej ludzkiej naturze, o takim, nie, takim niezaspokojeniu, takim bym powiedział, nienasyceniu ludzkim. Mianowicie Zosia mówi tak: Najlepsze miejsce na namiot jest zawsze trochę dalej. I to, I to właśnie yy, i te, te, często te moje bohaterki i w ogóle myślę, że często właśnie kobiety yy, charakteryzuje to, że, że taka myśl dopada, czy to jest to właściwe miejsce na ten namiot, czy tam gdzieś trzy metry dalej, to nie musi być kilometr dalej, tylko czy trzy metry dalej nie byłoby lepiej. Zostawiamy państwa z pytaniami, niech one będą też puentą naszej rozmowy. Polecamy ten wznowiony i wzbogacony o jedną tak. historię zbiór Kaprysik Damskie Historie, którego zbioru autor był dzisiaj gościem naszego poranka Mariusz Szczygieł. Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję.